wyjechać. Wyobraźcie sobie, że pan premier jest w gmachu. Ogólnie bardzo was proszę, żeby nie stawać za sceną, tylko chodźcie tu do przodu, bo te maski mają być wymowne. One mają być zwrócone w stronę Rady Ministrów. Przodem buzie do nas, do sceny, a ustawcie się tyłem z maskami do Rady Ministrów. Zostałam poinformowana, że chcą tam spuścić bocznym wejściem. Ci, którzy byli w 2017, pamiętacie, my na takie rzeczy nie pozwalamy. My chcemy szacunku, żadne boczne wejścia. Żadne boczne wejścia, panie premierze. Panie premierze. Więc słuchajcie, skupmy się jeszcze. Tam już kończę produkcję. Szukamy przedstawicieli sądów administracyjnych. Dominik, Artur. Słuchajcie, porządek. Bardzo proszę, żeby te płotki, które są za wami z tyłu, nie zostały przekroczone, bo to już nie jest teren Urzędu Miasta, tylko Rady Ministrów i BOR-u. I bardzo proszę, żebyście ich nie przekraczali. Służby porządkowe proszę na tyły, żebyście taki wzdłuż szpaler zrobili. To po pierwsze. Po drugie, był wywieszony regulamin. Wiemy dobrze, że mamy się tutaj szanować. Nie widzę, żeby jakieś flagi były nasze, polskie, zniszczone. Najważniejsza informacja dla wszystkich. Podzieleni jesteśmy zgodnie z zaleceniami pana komendanta na dwie strefy. Strefa A i strefa B. Jesteście w strefie B. My jesteśmy w strefie A. Każdy, kto może wejść na strefę A, ma taki znaczek. I tutaj nikt się nie dostanie na tą strefę. To jest informacja do służb porządkowych oraz do was, kochani. Ci, którzy tu przyszli, być może by się chcieli wypowiedzieć. Niestety są osoby już zgłoszone. Wcześniej miały taką możliwość jako współorganizatorzy, więc tu jest strefa A i służba porządkowa tego pilnuje. Jeszcze raz, fajna sprawa, pan premier jest w swoim gmachu, dzisiaj rozmawia o 500+. Dobrze pan rytmie, o czym? Piątka Kaczyńskiego! A. Chciałam wam przede wszystkim przedstawić taką jedną panią, która całe zamieszanie zrobiła, Dagmara Ogórowska. Dziękujemy jej za te wszystkie autokary, które poprowadziła. Ta pani będzie zbierać faktury. Przede wszystkim, słuchajcie, przeczytam wam petycję, ale zanim to przeczytam, chciałam przede wszystkim przedstawić fajny team babeczek, które ostatnio robią rewolucję wspólnie z nami. Przede wszystkim chciałam współorganizatorów wam przedstawić. NSZZ, pracowników wymiaru sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu. Renata Pszczółkowska-Kozob, Iwona. Dobra, ale lipa, poza stresu. Jeszcze raz. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie. Renata Pszczółkowska-Kozub i Iwona Nałęcz-Dzikowska. Nazwy macie podobne. A teraz właśnie z siedzibą w Poznaniu NSZZ, Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej, Elżbieta Aleksandrowicz, fajna babka, i Piotr Domański.
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników w Łodzi. Danusia Skierzyńska, też fajna babka. Ty, Piotrek, nie jesteś babka. Słuchajcie, sądy administracyjne. Dominik i Artur, wywołuję was po raz drugi. Szukamy was cały czas. Przyjdźcie z tego tłumu, bo wiem, że gdzieś jesteście. Czekamy. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, przynajmniej my, jak organizujemy manifestacje, jesteśmy tego dowodem, że nie do końca nas nie lubią obywatele, nie jesteśmy tacy niefajni urzędnicy, bo wśród nas, jak zawsze, z nami protestują Straż Miejska w Rudzie Śląskiej, Zakładowa Organizacja Huta Buczek, Zakładowa Organizacja Wodociągi Jaworzno, Organizacja Bitron Poland, Urząd Miejski w Jaworznie i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Witam was wszystkich serdecznie. Chciałam oczywiście przywitać wszystkich bardzo serdecznie pracowników prokuratury. Witam was. Ja również... O, Dominik, chodź. Widzę cię. Nie ukryłeś się, chociaż czarny jesteś. Ać, chodź. A taka cisza, bo to facet, nie? Dziewczyny. Słuchajcie, ja się też przedstawiam. Witam was serdecznie. Edyta Odyjas, przewodnicząca MOST Solidarność Pracowników Sądownictwa. A to jest właśnie Dominik Niewirowski, Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Warszawie. Witamy ich wśród nas. Słuchajcie, my teraz na chwilę puścimy muzykę. Nie, jeszcze chcesz? Jeszcze chwilę, ja bym bardzo prosiła do siebie Kasię Bielasz i organizacyjnie tylko. I pana z Sądu Rejonowego z Jędrzejowa. Do mnie, bardzo proszę. Słuchajcie, teraz na chwilę muzyka, a potem będziemy robić hałas, a potem będziemy wołać wszystkich tych, którzy tam siedzą, nie chcą nas puścić głównym wejściem. Bo ja sobie tego nie wyobrażam, żeby nas puszczono bocznym. Jeżeli nie głównym, to wcale. My i tak zrobimy kolejnym razem większą zadymę, bo już mamy swoje tego plany. No to co, Kasia, dajesz coś? Witam Solidarność i inne związki, wszystkich pracowników. Że was co protest, to was coraz więcej, co bardzo cieszy. Jest troszeczkę zimno, ale my zadbamy o to, żeby ta temperatura troszkę się podniosła. Zaśpiewajcie z nami, te numery znacie już na pewno. Bardzo prosty refren, nie wierzę politykom. Powtarzajcie z nami. I lecimy! Nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom. 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 To oni wytyczyli granice, to oni zbudowali mur, to oni podzielili nas, to oni patrzą na nas z góry, to oni mają swoje sprawy, o których my nic nie wiemy, to oni wywołują wojny, na których to my giniemy. Kochani, refren zaraz. Politykom jeszcze raz śpiewajcie z nami! Nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom. 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 Ha, 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 ha.
ciągle spadamy, to jeszcze nie jest to. We własnym domu trudno być prorokiem, ale mówię to, co widzę ze swych okiem. I nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed wami. Usłyszeć. Spróbujemy jeszcze refren z waszym udziałem. Uwaga! Próbujcie wy! Nie wierzę politykom, nie! I wy! Pięknie, jeszcze głośniej! Nie wierzę politykom! I jeszcze raz, jeszcze głośniej! Ale bardzo dużo jest młodzieży i dzieci, i pracowników naszych sądów, i nie wiem jak w prokuraturze, ale sądy przyjechały. Słuchajcie, młodzież i dzieci, macie zezwolenie podejść do nas, mamy dla was krówki, dla osłodzenia, więc w wolnej chwili, rodzice, nie bójcie się, można tutaj ich podesłać. Przede wszystkim robimy to chyba też z myślą o nich. Nasz najważniejszy w chwili obecnej postulat to jest 450 zł dodatkowo. Jedni mówią, dlaczego nie 1000, ja twierdzę, dlaczego nie 3. Zasługujemy na więcej, ale mówimy o realnej teraz sytuacji, kiedy 200 zł właśnie teraz w sądach pracownicy otrzymują,
na ten budżet, to my chcemy do tego dołożyć, żeby mieć w sumie 650 w roku 2019. To jest takie dla nas oczywiste i to jest tak mało, żeby, jeżeli chodzi o nich, żeby dla nas to dać. Skoro potrafią dzisiaj debatować nad innymi rzeczami, wychodzi na to, że nowelizacji budżetu nie trzeba robić, czyli mają gdzieś tam pokryte te oszczędności, to my jak najbardziej chcemy tej kasy, tak? Morawiecki, dziś masz gości, sypnij kasą z oszczędności. 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 Słuchajcie, a drugi postulat, ja tak będę wchodzić, oczywiście, oj, sprzężenie, drugi postulat również jest dla nas ważny i też nie przez wszystkich zrozumiałe. Słuchajcie, czy my tak naprawdę chcemy zastrzyku gotówki tu i teraz, a potem przyjdzie kolejna władza i nam zamrozi na kolejne 10 lat? Nie, to nas nie satysfakcjonuje. My chcemy rozwiązań systemowych i dlatego dzisiaj nie jesteśmy pod Ministerstwem Sprawiedliwości, bo oni czekają, aż Ministerstwo Finansów, Rada Ministrów uruchomią możliwość tworzenia budżetu na 2020, bo jeszcze to, taka informacja i taki sygnał nie poszedł. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało mnożnikowy system wynagradzania. Nowa ustawa już jest w legislacji. My oczywiście widzieliście, groziliśmy palcem, bo my do końca nie wiemy, co legislatorzy zrobią z tym, co wypracowaliśmy. Więc liczymy na to i tu sygnalizujemy wam, że przyjdzie tu za chwilę ustawa na budżet 2020, ustawa wraz z budżetem na 2020 i my tu wrócimy, jeżeli ona nam się nie spodoba. I nie tylko tu, bo również pod Ministerstwem Sprawiedliwości też byśmy się wtedy musieli spotkać. Więc słuchajcie, jest o co walczyć, ten rok jest dla nas ważny i musimy wspólnie działać, nie kłócić się między związkami. Jesteśmy tego dzisiaj żywym dowodem, że udało nam się największe związki skupić i jesteśmy tu i teraz. Ja wam za to wszystkim bardzo dziękuję. Róbcie szum. Przyszli do mnie państwo z zboru, trwają negocjacje. Oczywiście powiedzieliśmy jasno, żadne boczne wejście, tylko głównym. Oczywiście czekamy na informacje, inaczej wcale tego nie składamy, bo jeżeli nas się nie szanuje, to dlaczego my mamy na to sobie pozwalać? Mam fajne kolejne hasło od was. Co wy na to? Konta puste, ciemno wszędzie, już za chwilę nas nie będzie. Konta puste, ciemno wszędzie, już za chwilę nas nie będzie. Konta puste. Już niedługo nas nie będzie.
Już niedługo nas nie będzie. Kąta puste, ciemno wszędzie. Już niedługo nas nie będzie. Kąta puste, ciemno wszędzie. Wy jesteście mało wkurzeni. Macie kąta puste. Krzyczcie mocno. Kąta puste. Już niedługo nas nie będzie. Kąta puste. Głośniej. Elka, ja nie wiem. Słuchajcie. Sąd Okręgowy Warszawa. Na dzień dzisiejszy. Kochani, chyba jesteście, bo wiem, że wyszliście z pracy. Ja was witam. Warszawa w końcu dołącza. Pani prezes ich puściła o godzinie 11:30. Brawa dla pani prezes. Inaczej, tam jest 120 miejsc wolnych do pracy. Tam nikt nie chce przyjść. Pomyślcie sobie, jak ci ludzie ciężko tam pracują. Nawet sobie nie można tego wyobrazić, skoro w innych sądach też się ciężko pracuje. Pan Morawiecki, panie Mateuszu, twierdzi pan nas, że jest nas za dużo. A to jest nieprawda. Jesteśmy niedoetatyzowani. Jesteśmy źle wskaźnikami przeliczani. Jesteśmy przeciążeni. Wy nam ciągle fundujecie nowe systemy. One wcale nie służą obywatelom, one nas tylko wkurzają, bo postępowania dłużej trwają. Słuchajcie, nie tylko o kasie tu mówimy. Mówimy też o tym, żeby być sprawnym wymiarem sprawiedliwości dla obywateli. Na dzień dzisiejszy tego nie ma. Dlaczego, panie premierze? Bo pan uważa, że jesteśmy dużym kosztem i jest nas za dużo. Całkiem niedawno, we wrześniu, spotkałam się z panem premierem, stąd też na wydarzeniu na początku pojawił się nos pana premiera jako Pinokia, bo tak dziecko mi powiedziało. On cię okłamał, tak, bo obiecał nam do 5% dwa dodatkowe dosypania. Patrzcie, jaki bałagan się w budżetówce zrobił. Jednym więcej, drugim mniej. My chcemy niedyskryminowania i chcemy właśnie dobić do 650 zł, jeszcze w tym roku 450 zł na etat. I panie ministrze sprawiedliwości, proszę się nie dziwić, bo ja się dziwię, że pan się dziwi. Co tu się dziwić, skoro ci ludzie tu są? Tu nie ma nic dziwnego, róbcie szum. Śpiewajcie z nami, mówię ci, że, mówię ci, że, mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żeby zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się.
nienawidzili cię. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Niedzica, Mrągowo, sorry jak nie wymieniam wszystkich, ja mówię o takich małych sądach, gdzie się wydaje, że jest mały wpływ i może być mało ludzi, a to nieprawda. Tam też jest tragedia. Zresztą słuchajcie, zobaczcie u siebie na swoich podwórkach, co się dzieje. W prokuraturze też nie jest lepiej. Myślę, że nawet u nich jest gorzej, bo my chociaż mieliśmy badania i wiemy, co się z nami dzieje od środka. Grudzień był tego przykładem, jak wszyscy się pochorowali, ale u prokuraturze jeszcze jest na pewno gorzej, jeżeli chodzi o stan zdrowia. Słuchajcie. Ja bardzo dziękuję wszystkim pracodawcom, którzy nam utrudniali przyjechanie tutaj, którzy przede wszystkim, panie Rozwadowski, niech się pan zastanowi, mieście stołeczne, co pan robi tam z tymi ludźmi, nie podoba nam się to, nie szanuje pan swoich pracowników w ogóle. Przywieźć takie końcówki z plakatów, tam gdzie to było uwłaczające, żeby nasze plakaty wisiały w sądach, gdzie nam się w taki sposób utrudnia niezależność związkową. My nie mamy prawa do strajku. Drodzy panowie dziennikarze i panie dziennikarki, my jesteśmy tu wszyscy na urlopach. Swój urlop poświęcamy po to, żeby walczyć dla innych w całej Polsce. Dziękuję wam za to, że wzięliście dzień urlopu. Również moim koleżankom z innych organizacji, żeby też do was ważne słowa powiedziały. Witam serdecznie, Iwonę Nałęcikowska. Po pierwsze, to chciałam serdecznie państwu podziękować za udział.
i przekazać tę tak ważną informację, że my jako przewodniczący związków nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez kogo? Bez was. Tylko i wyłącznie z waszą pomocą i tylko i wyłącznie z waszą siłą, każdego jednego pracownika, z każdego jednego sądu, najmniejszego w najmniejszym mieście w Polsce, czy największego, tak jak w Warszawie. Dziękujemy za to, że nas wspieracie, dziękujemy za to, że nam pomagacie, bo my bez was, tak czy inaczej, niczego byśmy nie mogli osiągnąć. Dziękuję serdecznie. Pojawili się protokolanci, asystenci sędziów, bo oni też bardzo mało zarabiają, referendarze, kuratorzy sądowi, obsługa, woźni, wszyscy pracownicy, urzędnicy. Opiniodawcze zespoły, specjalistów sądowych, też was witamy. Psycholodzy i pedagodzy. Wszystkim brawo, że tutaj jesteście. Prawdopodobnie nie jest to ostatnia taka manifestacja. Liczymy na was w przyszłości też. Musimy walczyć o swoje zarobki, musimy walczyć o swoją ustawę. Nie możemy popuścić tego. Koleżanki i koledzy, Danuta Siekierzyńska, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, zrzeszający również pracowników Sądu Okręgowego. Witam was wszystkich razem i każdego osobna, pracowników sądów i prokuratur, Agatka Marek, ale z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować tym, którzy rozpalili to ognisko, odbezpieczyli granat, Aneta, Agata, Daniel, Tomek, Sąd Okręgowy w Łodzi. Nie dajmy się, zrobiliśmy bardzo wiele i po prostu nie możemy się zatrzymać. To by było naszym największym błędem. Kocham was wszystkich. Bo Dominik, jak twierdzisz, nie jest dobry w przemowach, bo jakby zaczyna tą drogę walczenia o swoich ludzi. Oni, tak jak my, mieli zamrożoną pensję. W 2016 roku otrzymali tylko 200 zł. W roku 2017 i 2018 nie otrzymali nic. W tym roku czekają, więc u nich w petycji pojawia się większa kwota. Oni są totalnie, jeżeli chodzi o pensję, do tyłu, więc oni również jakby nie było...
tutaj walczą. Ja też witam, zapomniałam was, Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa. To też są fantastyczni biegli, walcząc teraz o zmianę ustawy o biegłych, więc ja was też pozdrawiam, gdzieś tam jest Tomek. Nie wiem, gdzie jesteś, ale pozdrawiam was i wasz Instytut Ekspertyz też przyjechali na urlopie. Słuchajcie, róbmy hałas, żeby nas wpuszczali. Myślę, że jasno wczoraj w briefingu mówiliśmy, bo się nas pytaliście, państwo redaktorowie, co zrobimy dalej. W końcu nie macie prawa do strajku. Ale panie premierze, pan już doprowadził ludzi do takiego stanu. Było to widoczne w grudniu. W zasadzie nie mamy nic do stracenia na chwilę obecną, skoro tyle ludzi składa wypowiedzenia. Są wybory, panie premierze, drodzy rządzący. Jak je chcecie zrobić, kiedy sądy okręgowe staną w Polsce?
Witam wszystkich. Jesteśmy właśnie w Alei Kujawskich przy kancelarii premiera. Także to jest właśnie ta pracowników sądu. Mediów nie chcieli, drodzy Państwo, pójść do kancelarii premiera, od razu nas policja, jak to powiedzieć, stanęła na drodze z medium. A ja byłem w punkcie jakby zero. Tak to właśnie było. Także telewizja obywatelska, drodzy Państwo, jest wszędzie i nieważne. Ważne to, że my pokazujemy to, co widzimy. A wy jesteście, drodzy Państwo, odbiorem przekazu prawdziwego, bez propagandy, bez kłamstw. Ja jestem człowiekiem rzetelnym. Jak ulał, nie?
15.30 kończy się ta pikieta tutaj.
piosenka dla was. Będziemy śpiewać Poń, Poń, Poń Parlamencie. Gotowi jesteście na to? A jakże? Nagle krzyk oddali, alkohol tu piliśmy tuż przed rokiem. Skacze pan dzisiaj z odolowych okien. Gdy się przyjrzycie, znajdziecie pijanego, leżącego w bramie, zażyganego. Spójrz, on ma parlamentu dokument. Jest sługą ludu, tylko zbłądźcie na moment. Płoń, płoń, płoń w parlamencie. Nie spalicie ogień na historii. Zakręcie nie zginą, bo takim posiadania władzy rządzę. Wszystko się dzieje za twoje pieniądze. Płoń, płoń, płoń w parlamencie. Spalicie ogień na historii. Posiadania władzy rządu, to wszystko się dzieje za twoje pieniądze. Radzą już siódmą godzinę, w jaki sposób się wzbogacić i swoją rodzinę. Jestem ustawodawcą i ciążę, rządzić chcę za coraz większe pieniądze. Jesteś tu siedzący i ty mnie wybrałeś, nawet jeśli nie głosowałeś. I mam nadzieję, że w końcu zrozumiesz, że chcesz czy nie chcesz, ale mnie utrzymujesz. Płoń, płoń, płoń w parlamencie, spalić się ogień na historii, zaklęcie nie zginą. Z tymi flagami będzie dobry efekt. Przeżyj to sam. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasu i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś wdzięczny, ktoś inny zmienił.
usłyszycie, mam nadzieję. Thank you.
Roku, oprócz tego, że was tyle nie było i oprócz tego, że też nas wtedy chcieli bocznym wejściem i oprócz tego, że w zasadzie zostaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, przyjęci po prostu tak na bezczelnego tam w korytarzu. Teraz nas zostaliśmy zaproszeni na salony. Ja to lubię, kawę odmówiłam, bo my tu nie przyszliśmy pić kawę. Przede wszystkim mówimy o poważnych sprawach. Muszę mieć wizytówkę, bo ja oczywiście nazwiska przekręcam. Wyszedł do nas wicepremier. Paweł Szrot. Strasznie się denerwował, widziałaś, miał palce tak poniszczone, tak robił. Słuchajcie, oprócz tego był tam nasze kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, był pan minister Wójcik. Niebocznym było warto krzyczeć. Słuchajcie, rozmowa nie była przyjemna. Nie tylko mówiliśmy o pieniądzach, nie tylko mówiliśmy o budżecie przyszłym na 2020, nie tylko mówiliśmy o tym, jak to jest dla nas ważne. Minister Sprawiedliwości również mówił o tym panu wicepremierowi na temat tej ustawy, jak ona jest dla nas ważna. Uczyliśmy pana wicepremiera kilka razy nauczyć się na pamięć. Przez powtarzanie. Ja tak bardzo lubię tak męczyć ich, utrwalać. Artykuł 221. Przy czym, jak powiedziałam, powtórz, zmienił. No, artykuł 221. Jak wy nie wiecie, co to jest za artykuł, to jest właśnie w Konstytucji nowelizacja budżetu i to chcemy wykorzystać przy tym postulacie na ten rok bieżący, czyli za 2 tygodnie mamy albo się spotkać, a na pewno zadzwonić. Mają zostać przeliczone tabelki z Ministerstwa Sprawiedliwości i tutaj mają się zastanowić. Oczywiście zapowiedzieliśmy powrót, jeżeli nie spełnią tego postulatu na ten rok, jak również naszych założeń do ustawy. Myślę, że świetna rzecz się dzisiaj stała. Również mówiliśmy o pracownikach prokuratury. Dla nich również chcemy 450 zł pieniążków.
chcieliśmy Państwu tylko jakby zrelacjonować z tej wizyty w tym cudownym, pięknym gmachu. Tak jak 3 lata temu tutaj protestowaliśmy i też z pomocą Solidarności, wtedy też było nas bardzo wiele. I kiedy minister Budka dostał taką piękną, tekturową budkę, do której zbieraliśmy grosiki, a później wysyłaliśmy te grosiki. Także przypomnieliśmy to nie tyle panu ministrowi Wójcikowi, bo stara się dla nas przynajmniej coś zrobić, ale przypomnieliśmy to panu wicepremierowi. Z tego powodu, że wtedy też były wybory, też z tej sceny krzyczeliśmy, że chyba już wiemy, na kogo mamy głosować. I przypomnieliśmy im o tym, żeby się nie obudzili z ręką, wiemy gdzie, że za chwilę się okaże, że niestety czerwona kartka. Panom już dziękujemy. Także dziękujemy Wam serdecznie, przede wszystkim Wam jako pracownikom. I chciałam jeszcze jedno zaznaczyć. Spotykacie się wirtualnie oczywiście na różnych Facebookach, na PPS-ach, na różnych innych portalach internetowych. Chciałam Was prosić o jedno. Chciałam Was prosić o jedność, o współpracę i o wspólne zaangażowanie, o niehejtowanie i o zapobieganie mowie nienawiści. Ponieważ to jest okropne, kiedy czyta się, słyszy się o tak upokarzających i tak okropnych czasami zwrotach, gdzie pracownik sądu do pracownika sądu wypowiada albo pisze tak okropne, paskudne, ordynarne i hejtingujące słowa. Proszę Was o to, abyście tego nie robili i proszę Was o jedność, o współpracę, o wspólne wspieranie się, bo jest to nasz wspólny cel. I nieważne, czy jesteśmy pracownikiem sądu w Rzeszowie, w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, w prokuraturze, czy w sądach administracyjnych, gdziekolwiek, my wszyscy jesteśmy urzędnikami wymiaru sprawiedliwości. I proszę Was, nie dajcie się podzielić i nie dajcie się uwieść jakimś obiecankom różnym, bo my to, bo my tamto, bo my tamto. Nie, to nie jest prawda. Tylko i wyłącznie w jedności i wspólnej w pracy jest siła. Nieważne, kto do jakiej organizacji należy, kto do jakiej organizacji się utożsamia z nią, chociaż czasami może nie jest w związku czy zrzeszony, ale proszę Was, wspomagajmy się, pracujmy wspólnie, pracujmy razem i szanujmy się. Nie hejtujmy, nie róbmy z siebie ofiar, że my jesteśmy lepsi, a tamci są gorsi. Nie. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy ciężko pracujemy. Jesteście kochani, cudowni i dziękuję za to, że przyjechaliście dzisiaj. Słuchajcie, najważniejsze, bo tu koleżanka krzyczy, co my z tego mamy? Bo nie wiem, do czego nawiązanie. Na dzień dzisiejszy uważam, że sam fakt tego, bo już nie chodzi o to, że główne, ale to jest ważne, że głównym wejściem, ale sam fakt tego, że nie w jakimś przedsionku, też że go naprawdę zaczęliśmy rozmawiać, mam zdjęcia zrobione, więc opublikujemy je na pewno, to jest istotne, że rzeczywiście otworzyliśmy oczy na pewne rzeczy, bo rzeczywiście zapytałam tylko, czy mamy maile wysłać w 6000, w 7. Poza tym powiedziałam, że jeszcze mamy bardzo dużo urlopu wolnego. A możemy podać adres mailowy pana wiceministra, jeżeli chcecie. Tak, to potem. Ale ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, uważam, że za 2 tygodnie, jeżeli nic się nie wydarzy, to nas tu musi być jeszcze więcej i my musimy jeszcze większą zrobić akcję, ale zostało to panu wicepremierowi zapowiedziane, że jeżeli nie zostaną spełnione postulaty, wybory będą miały utrudnienia, sądy okręgowe, myślę, że dadzą radę. Bo to było dla nas najważniejsze, żeby z nami porozmawiano, przyjęto te postulaty. Za 2 tygodnie pilnujcie nas, my będziemy pilnować ich, żeby śledźcie strony. Na samo zakończenie, bo jak nie my, to kto, zaśpiewamy.
dzwońcie do swoich autokarów w sposób bezpieczny, do nich wsiadajcie. Ja wam życzę bezpiecznych powrotów do domu. Jeszcze nie zamykam zgromadzenia. Ostatnia dla was piosenka o nas, można by powiedzieć i o was. Bo jak nie wy, to kto? Prosimy o trzymanie namiotu. Kto może? Dzięki. Całe sąsiedztwo, nie znamy granic i przez to potem czujemy się kiepsko, niedouczeni na błędach. Dzisiaj się tworzy legenda za pomocą stopy i werbla. Dodaj do tego Amsterdam, wiesz dokładnie o co chodzi nam, bo ty też chcesz osiągać idealny stan. Kto? Bo jak nie my, to kto? Śpiewajcie z nami! Nasze najlepsze dni, zaskakuje sam siebie i potem z rana już nie wie nic. Ciągle mało jest jeszcze mi, moje życie bywa jak impulsywny jak czarny szyb, linia pyka jak Halloween, dni na woli kolejny dzień. Wiesz dokładnie o co chodzi nam, bo ja też nocami odbijam się od szatno. Bo jak nie my, to kto? Jaki ma sens siedzieć, spinać buzy jak nasta endorfina, sukienka, pinam tak ciebie opina. O, błędny wzrok, kolejny szok, łapie trop, brzęk, brzęk, znika lęk. Dzisiaj w lubie będzie bęk, jak ja dobrze to znam, grzeszne spojrzenia, ty grzeszny dam. Myślało, wyginasz, ty łowisz mnie, jak będzie finał, kto to wie, co z nami będzie. Wow, chcemy więcej. Każdy zuł łapie grób, nie znajdziesz nigdzie takich trzech jak nas Bóg. Kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto?
dziękujemy wam pięknie za to zgromadzenie, za atmosferę, że tak licznie przybyliście. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Wytrwajcie w swoich postulatach. Dziękujemy i do zobaczenia. Iwona, szukać Jelenia. A ja, drodzy panowie, jeszcze póki was mam, podziękujmy policjantom! Jak zawsze! Dziękujemy wam, policjanci, bo wiemy, że nie wszyscy dostali 650 zł. Panie komendancie Tomaszu, oficjalnie zamykam zgromadzenie. Dziękuję panu i do zobaczenia wkrótce. Nagrało się. Panie policjancie Tomaszu, tylko będzie tu muzyka w tle delikatnie grała, żeby ludzie się spokojnie rozchodzili. Jeżeli nie wiem, czy pan jest, czy wyraża pan zgodę? Tak, dziękuję panu, wam też będzie fajnie. Pokołyszecie bioderkami, to gramy. Skończyła się materiał? Dedykacja dla pracowników sądów z przysłuchy. Nie skończyła się. Ale dla innych też. Przeżyj to sam, słuchajcie. Po raz kolejny. Śpiewamy, tańczymy, bujamy się. Wracajcie bezpiecznie do domu. I do zobaczenia. Jeszcze mamy te... Bardzo wam dziękuję, że wzięliście udział w oglądaniu tego zgromadzenia. I muszę po prostu podziękować Haniu. Dziękuję ci, że dałaś mi znać, że jest coś tutaj się dzieje pod kancelarią premiera. Także zobacz, jeszcze macie policjantów. Dobrze. Że oglądaliście, że byliście, pamiętajcie, że to nie wiem, a to się liczy. Nawet wideo kodu tutaj nie było, a nawet Włodka nie było. Obywatelska, drodzy państwo, wam pokaże wszystko, to co widzi, to co się dzieje, jest na wszystkich wydarzeniach, więc będę relacjonował zawsze, tam gdzie jestem, tam będę pokazywał.
jeszcze jedno, słuchajcie. 20 maja będzie szedł on air, godzina 16. Z placu Zamkowego będzie pewnie blokada faszystów, także to też wam przekazuję. Mam tą ulotkę, dostałem od dziewczyny dzisiaj. Jesteście kochani, drodzy państwo, zostawcie lajka na telewizji Obywatelskiej TV. Pamiętajcie, że telewizja obywatelska jest, która pokazuje prawdę. Także to tyle. Trzymajcie się. Z Alei Ujazdowskich, spod kancelarii Mateusza Morawieckiego. Cześć wam wszystkim, trzymajcie się, pozdrawiam. Jak coś będę wiedział o jakiejś... 8 marca, godzina 18 na placu Nerondzie w Alejach Jerozolimskich będzie protest kobiet. Także przychodźcie, jeśli możecie, dołączcie o godzinie 18. Rondo Dmowskiego, godzina 18. Zapraszamy 8 marca. Przychodźcie. Będzie się działo. Zapraszam wszystkich. Cześć wam, pozdrawiam. Relacja ze studia Polaków, mówił Seba. Trzymajcie się. Cześć wam.